Cześć kochani, witajcie w moim domu. Mam dla Was super kreatywną zabawę, do której będziecie potrzebować przedmiotów, które na pewno znajdziecie u siebie w domu. O co chodzi? Co będziemy robić? Jaki mam pomysł na kreatywne zabawy? Pokażę, jak samodzielnie wykonać ścieralną tablicę, jak ją ozdobić, a co jeszcze ważniejsze, jak krok po kroku narysować wodny świat. Zajmiemy się rybkami, krabami, a nawet ośmiornicą i rozgwiazdą. Pokażę, jak narysować statek z żaglami, bezludną wyspę i małą łódkę dla samotnego odkrywcy. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, odpowiem na nie w komentarzach pod filmem. Czego potrzebujemy do wykonania ścieralnej tablicy? Podstawą jest ramka na zdjęcia. Moja ma format 20 na 26 cm. Nie jest za mała, bo na takiej małej bardzo trudno się pisze, ale nie jest też zbyt duża i dzięki temu można ją trzymać na kolanach lub w rękach. Flamastry. Najlepiej z grubą końcówką. To ważne, aby końcówki były grube, bo malowanie na szkle wymaga grubszej kreski. Cienkopisy raczej się nie sprawdzą. Na deser zabawne elementy. Kolorowe plastry dla dzieci, które pobudzą naszą wyobraźnię i ozdobią tablicę. Można wybrać wersję z minionkami, z muminkami lub tak jak ja, z wodnymi stworkami. Plastry wyznaczą temat rysunków i będą naszą inspiracją. Zabieramy się do pracy. Przygotuj ramkę na zdjęcia, ale koniecznie ze szklaną szybą. To podstawa projektu, bo na niej wykonamy rysunki. Z białego papieru wytnij prostokąt odpowiadający wymiarom szybki. Wystarczy odrysować kształt, wyciąć i włożyć pod szybę. Białe tło zapewni odpowiedni kontrast. Do wycierania tablicy przygotuj bawełnianą szmatkę. Gdy flamastry dobrze wyschną na szybie i będziemy chcieli narysować coś nowego, szmatkę zwilżymy wodą i wytrzemy rysunek. Wybierz kilka kolorowych plastrów i naklej na ramę lub szybę. Możesz wybrać swoje ulubione postaci, na przykład minionki lub, tak jak ja, ośmiornicę i rozgwiazdę. Plastry są wodoodporne, więc nic im się nie stanie, gdy będziemy wycierać tablicę. Przechodzimy do rysowania. Zaczniemy od rozgwiazdy. Wybierz flamaster w ulubionym kolorze i narysuj dwie kreski na górze. Potem kolejne boki, aż powstanie pięcioramienna gwiazda. Popraw wszystkie krawędzie i wygładź rogi. Na koniec narysuj oczy i uśmiech. Wodny świat to przede wszystkim rybki. Narysuj łuk, drugi taki sam na górze. W ten sposób powstał tułów. Na jednym końcu dorysuj trójkąt, a na drugim oko i uśmiech. Teraz kilka kolorowych pasków i mamy wesołą rybkę. Zamiast pasków możesz narysować kółka lub kropki, a nawet trójkąty. Czas na ośmiornicę. Rysujemy duże półkole. Na dole 6 lub 8 długich ramion. W środku dwa kółka z kropkami i małe usta. Musimy dorysować po 3-4 kółka na każdym ramieniu, aby powstały charakterystyczne macki ośmiornicy. Na dole narysujemy kraba. Zaczynamy od tułowia. Duży owal. Potem ramiona, po 3 na każdej stronie. Gruba kreska, kółko i zygzak to świetne szczypce. Na koniec oczy i uśmiech.
Wesoły krab jest gotowy. Teraz statek. Narysuj łuk i prostą linię. Dorysuj dwa koła, które będą oknami. Na górze prostą linię, czyli maszt i trójkąt, który będzie żaglem. Możesz dorysować ozdobne kropki i błękitne fale. Był statek, czas na bezludną wyspę. Ciemnym flamastrem narysuj półkolę. To nasza wyspa. Na górze narysuj brązową linię, która będzie podstawą palmy, a zielonym flamastrem liście na szczycie. Wyspa gotowa! Mam nadzieję, że spodobały się Wam moje pomysły i wykorzystacie je do swoich rysunkowych morskich opowieści. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, na wszystkie odpowiem pod filmem w komentarzach. Chcę Was również zachęcić do wzięcia udziału w konkursie rysunkowym pod tytułem Moja zabawka choruje, jak ją uleczę? Jestem pewna, że po takiej dawce inspiracji macie głowy pełne pomysłów i że świetnie Wam pójdzie. Gorąco polecam. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w opisie pod filmem. Czekam na Wasze prace i komentarze. Do zobaczenia w kolejnym filmie.